Siema. Witajcie, widzowie. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dragon Ball Z Legacy of Goku. Ja jestem Pan Lama, bo nikt tego nie wie. Ja jestem. Tatusiu. O. A to śmiesznie wygląda. Takie, tatusiu i pfff, jesteśmy tutaj. Ej, tu powinien być chyba obrazek z Goku, który ma skrzydła czy coś. Tak kojarzę coś, ale coś chyba nie ma. Welcome to the afterlife. Czyli, dobra, witam na ostatnim życiu, Goku. Proszę, powiedz mi, ty nie zamierzasz tworzyć jakich problemów jak twój brat? Jestem trochę inny niż mój brat. Ha, ha. Jestem pewien, że tak. Król Kai, chcę się z tobą spotkać. No, tak w anime nie było. Aha, więc co? Chyba trzeba było gdzieś jakoś tu pójść. Okej, czyli trzeba było iść w drugą stronę. Znaczy, jak kto to projektował? Będę mi ta gra jest projektowana, jakby to był jakiś RPG Maker, gościu, który pierwszy raz grę tworzy czy coś. O, tobie przypomina jakieś grę tworzyłem, o co to było? To było tak świetnie, żeby idziesz, na przykład gadając z gościem, mówi: ty, jak ty śmiesz, coś tam, bijmy się. Więc się bijecie, się wygrywasz walkę i gość dalej stoi i to samo mówi. Ale to była dobra gra. The Legend of Kaiti, jakoś tak to nazwałem, to był mój stary nick, Kaiti. Ale to były czasy, złe czasy. To była tak źle skonstruowana gra na RPG Makerze. Można było ją ukończyć w pół godziny chyba. Nawet mniej może. I... to było okropne. Potem zrobiłem jeszcze jakieś The Legend of Kaiji 2 Arena czy coś takiego. I tam się po prostu walczyło. Ale to było super. I tą babę można ominąć, ale to jest boss. Why hello there? Why? Dlaczego witam cię? Co? A chyba, że ja coś nie angielski? Co ona ma z oczami? A, jakieś dziwne projektowane, ale... no dobra. No znowu... przepraszam bardzo, zapomniałem o tym fakcie, jakim jest kuźwa stoper. Ach, pamiętam, jak kiedyś nie przeklinałem. Ale chyba mówiłem na odcinku, że... dobra, witaj przystojny nieznajomy, na drodze węża, dzięki, tak myślę. Może chcesz zatańczyć ze mną? Nie, chcę tańczyć. Dlaczego ja ci nie zjeść coś tamtego? No, co? I ten oto super boss, którego można rozwalić w ten sposób. Kurwy. Ta gra jest tak źle zaprojektowana momentami pod każdym kuźwa względem. I tak, mówię chyba na którymś odcinku, że przekleństwa coś tam podkreślają emocje. Dlatego ich będę używał. Ale... ach. Jak ktoś powie, że to jest dobra gra w ogóle... o, wiem kto mówi, że to jest dobra gra. Jordan, ta rzeka chyba to była, bo piłkarz, znaczy koszykarz, łysy taki. A nie, to inny Jordan. Ten z telewizji gry. Już? Serio? Taki łatwy kościół? Czy pamiętasz, że TV Gry robiło film o grach z Dragon Balla, czy Jordan? Ze w Japonii to był, czy coś takiego? Ja powiem tak. Ta gra się... ta w tym filmie, to była chyba część trzecia gry na handheldy, czy coś. To właśnie pan Japończyk, aż Jordan, tak chwalił tą grę. O, w ogóle spadł Goku do piekła, oczywiście. Znaczy, w tej grze to jest chwil. Chwil, tak, chwil. Bo w amerykańskiej wersji hell to złe słowo, więc zmieńmy na chwil. Znaczy, zmienili NF u tych diabłów, co miały na koszulce takie coś. I w Legacy of Goku 3, czyli Bruce Fury też tak jest. I właśnie chodzi mi o to, że Jordan, ten świetny człowiek, chwalił to coś chwalił. Ale Bruce Fury już hejtował. Dla mnie Bruce Fury to jest...
Gra, która mogła być świetna, ale została zepsuta przez źle zaprojektowany, znaczy za to, że była zbyt ława po prostu. Zbyt dużo trzeba było grindować. Bo w tej części gra, no, tu walka się jest za trudna, bym powiedział, bo brakuje czegoś jakby w niej. W drugiej części była taka idealna, zresztą ściema, trzeba było biegać we wroga, odpychać ich, nie, coś takie tam, takie rzeczy robić. A w trójce było to samo co w dwójce, tylko było za łatwo i trzeba było dodatkowo expić, długo expić, tam było maksymalnie 250 poziomów. Ale kończyło się grę chyba na setnym, czy coś, coś koło 140. Wbiję maksymalny, bo ten limit rank są. I tam był fajny... tam była fuzja i lubiłem to robić. Ale tak... Och! Co ty tu robisz? Śpiesz, ty gostku. Ja chcę stąd wy... Nie, ja chcę zobaczyć się z królem Kai. Wiesz, że jesteś... you know... Jesteś... Musisz być szybki, jeśli chcesz przez drogę węża przejść. To nie jest prawda, bo można być nawet wolnym i to przejść. Trzeba go złapać. Holy cow. Ah, to jest takie śmieszne. To takie grzeczne przekleństwa. Zwłaszcza w angielskim. Ten gość jest szybki, muszę go... Znaczy, jego trzeba znaleźć bardziej niż złapać. Co miałem powiedzieć? O! The Amazing Spider-Man. To jest tłumaczenie tego poeta, w szkole to oglądają. I było coś takiego, że tam jest Peter Parker, ten Spider, łapami tak macha i mówi motherfucker w polskiej wersji kurwa twarz. To było piękne. Stare czasy gimnazjum, teraz technikum, drugie. Jak ten czas szybko leci, ja widzów dalej nie mam. Szkoda. Może powinienem robić coś bardziej... takiego... no... ciekawego niż zagrajmy wy, kuźwa. Albo... recenzję. Znaczy... powiem tak... jakby się kiedyś chciała tego YouTube'a coś tworzyć, te recenzje i takie tam... znaczy... kiedyś to spomogłem, zagrajmy wy. I chyba do tego... znaczy... wrócę do tego tak co dwa dni. Czy coś. Nie wiem, co to mówię, bo... to moje, zawsze tak powiem moje plany i się okazuje, że nie. Tak już jest. W ogóle Goku napastuje biedne dusze. Mówię, że to jest szatan. W ogóle tak było w, przecież tak było w anime. I ogólnie taka... bo wiele osób nie wie, ale Goku to jest egoista. I w ogóle nie jest zbytnio taki... znaczy... tak nie do końca, nie? Tak, ale niby tak, bo... wszystko przez amerykańską wersję, bo w amerykańskiej wersji Goku to jest po prostu Superman. On jest idealnym bohaterem. W oryginale to, no to walczyć i tyle właściwie. O nie, przewinam przypadkowo. A, to drzewo. O, mówię o tym drzewie, co jest ten owoc. To drzewo nie jest twoim interesem. Bo ten filler był w piekle naprawdę okropny. Wygląda, że jakbyś zgubił się. Tak, zgubiłem się. Szukam króla Kai, ale spadłem z drogi węża i nie wiem jak wyjść. Więc musisz iść do... nie możesz wziąć... musisz iść na... along? To było prosto czy coś? Wzdłuż? Nie wiem. Ale nie możesz wziąć tego... i tu jest magiczna bariera. Jaka bariera? To jest trochę śmieszne, bym powiedział. Nie pamiętam, co trzeba było zrobić, żeby to zdobyć, ale... kojarzysz, że to był jakiś bardziej sekret w stylu, że masz jak Sans Lubins. Znowu ty? Powiem ci co! Jeżeli pomożesz... czekaj, co? Może pomogę ci wejść tędy. Ale nie licz na to. Czekaj, czy on powiedział, bo pominąłem przypadkowo questy. Ah, oczywiście. Wykonane. A jak dać niewykonane? Halo, twórcy? Bo nie wiem, ale... w
Wykonane questy, nie sobie poprzebne. Nie wiem. Ale tu mam iść? Nie mam tu iść. Ale ma chyba tego typka, jego kolegę znaleźć. Jeszcze był quest, żeby te dusze poznajdywać dla jakiegoś typa. Który jest taki... Który jest typ diabeł z okularami czy coś. Nie ten diabeł, którego to takim umieszczeniem, tylko takim zwykłym chyba to był. Oż, ty, ja przecież umieram zaraz. Dobra, użyję czegoś silniejszego. W ogóle, żeby Goku nie miał kamehameha. O, super! To jest piękne momentami. Dobra, żartuję, ta gra jest okropna. Nawet trafić go nie mogę normalnie. Jak się przypomnieć, to jest właściwie nawet połowa gry nie jest. Aj, to będzie źle. Czemu to chciałem nagrywać? No tak, bo chcę mieć wszystkie serie z Dragon Ball'a, Legacy of Goku. W sumie jestem jedyną osobą, która tą serię nagrywa. Nagrała, bo The Gamers in PL, jak mówiłem. Plus był jeszcze, jak patrzę, chyba tylko jeden gościu. Kiedyś był jeszcze jeden, ale chyba usunął filmy. Było to jakiś Sonic.pl chyba to był, nie pamiętam już. Ale usunął. Jest jeszcze jakiś inny gość, który ma jeden film z tego. Jestem stary ja. Ale są te odcinki od chyba 3 do końca. Bo 1 i 2 były na tym kanale chyba, ale potem powstał ten super kanał TheGamersTeam.pl. Nie polecam typa, który to założył. Bo takie nagrywaliby razem i właściwie tylko to nagrywałem, koleś nagrał 3-4 filmy, jest 20. Ale tam 30 słów było. Tylko to były multikonta plus moi widzowie, plus jego widzowie. A typek miał mnóstwo multikont. Pamiętam chyba 100 koło? Wszystkie o tej samej nazwie. Nikt się nie skapnie, jak ktoś wejdzie w subskrypcję. Nikt się nie skapnie. To prawda. Okej. Idź stąd. A to... To... Te uderzenia czasem brzmią jak taki... Uderzenie z bicza. I... To nie jest takie... Miłe? Bo jak do Goku był jakimś... sadystą? Erotystą? Czy coś? Może jest, ale... W sumie... Goku w sumie lubi się bić, więc może... Dobra, zostawmy ten temat. Ach, ta walka jest taka epicka, nie. Pyk. Pyk. Wyobraźcie sobie teraz walkę z Nappą i że ona wygląda jak ta, tylko że on ma więcej życia. Tak samo Vegeta. Ale super rozgrywka. A, i to jest ten koleś, który chciał mieć... Ej... How cold I... Jak mogłem je zgubić? Coś tam, aby znaleźć po prostu duszę i on nie mówić ciekawego. Coś jeszcze mówić może? Myślę, że to jest miejsce, gdzie ludzie... Czekaj... Get Boons of Iron. Nie wiem, o co chodzi. Health and... Finance. Nie, fitness. Zdrowie i fitness. Jakoś tak. Powiedzmy. No, w ogóle, co by po tym Dragon Ballu nagrać? To jest w ogóle. Oj, tu jest ta dusza? To jest pokonana dusza? Czy do zebrania dusza? To jest problem tej gry trochę. Ja chyba będę musiał tu wrócić. O! Nie wiem, czy właściwie musiałem to czy muszę to robić, tego questa? Ale chyba nie, ale sensu więc widzę. Ale quest daje expa! Nie robić questów pobocznych w RPG-u? Toż to grzech, chyba że to jest, nie wiem, Skyrim. Tamte questy tak są. W ogóle, czemu Skyrim jest popularny? To by zawsze zastanawiał, przecież ta gra jest takim momentami ochłapem. To jest średnia maksymalnie, ale co tam? Setki tysięcy osób, to jest najlepszy RPG. Nie grałem w RPG, ale to jest najlepszy. Niektórzy powinni mieć zakaz wyrażania swoich opinii.
Zwłaszcza jak mówią, że najlepszy RPG to jest ten, którego grali, a nie grali nic więcej niż jeden RPG, jakim jest Skyrim na przykład. Czepiam się niby, ale... Powiem tak, Skyrim to chyba jedyna gra, która no, podoba mi się, ale jej nienawidzę, bo jest popularna. I nie dlatego, że... Znaczy, dlatego, że jest popularna i ludzie ją tak chwalą, a... Jest masa innych gier, która zasługuje na popularność, chwalenie i takie tam. Najlepsze RPG to zdecydowanie nie jest Skyrim. Pillars of Eternity, Baldur's Gate, Planescape Torment, Fallout 2, 1, nie 3, 3 to jest chłam. New Vegas jest świetny, 4 to jest chłam. Ech, niestety. Ludzie są tacy. Ale to jest wina tego, że rynek jest zdominowany przez osoby o niezbyt wyszukanych gustach, powiedzmy. Jest w tym coś złego? Nie. Powiem tak, Skyrim mi się podoba i jak mówiłem, jedyne co... Dlaczego nienawidzę tej gry, to jest właśnie popularność tej gry. Tak samo jest z Fortnite'em trochę, bo... Nie, Fortnite'a po prostu dość, bo wszędzie idziesz sobie na YouTube Fortnite. Grałem w niego kiedyś i... Tak, to jest do zebrania i ta dusza wygląda trochę jak... Gotenks. Czekaj, zgadzam się z tym, że zrobiłem trochę błędów, ale jestem nieskończony przegrywem? Harsh. Nie pamiętam, co było harsh, ale... Teraz idziesz ze mną, duszyczko. Goku jako ponury zniwiarz. Czemu by nie? Oczywiście ja to pominę, bo... Uż, czuj, to jest fight! Fight, czas na walkę, no tak. No. Ale bym sobie nagrał jakąś fajną grę na YouTube, a nie Dragon Balla. To powiedziawszy, mam zamiar nagrać kiedyś inne gry Dragon Balla jeszcze. Może będzie seria ze Xenoverse 2. Jedynkę nagrywałem kiedyś. Tak powiem. I się nawet przyjęła. Jedna z lepiej oglądanych serii u mnie. Sporo wyśleć nawet było, choć względem teraz, to... Jaki tam był okropny mikrofon. Tam był Trust Stars i problemem jego nie była tylko jakość, ale też szumy. I nie wiedziałem, że wystarczyłoby mi kupić tam prostą kartę dźwiękową na USB choćby. Nie wiedziałem, więc był to słaby mikrofon. Teraz mam Samsunga Go Mic, znacznie lepszy. Choć kiedyś chcę mieć jakiś jeszcze lepszy. Wiadomo, poprawa standardów i takie tam. W ogóle chyba nie, no naprawdę mi się teraz podoba znowu robić te let's play'e takie. I zaraz będę kończył, bo zbliża się 20 minut. Nie chcę robić więcej niż 20 minut. Bo jednak jak dla mnie idealny odcinek to tak 20 minut, bo... No, to jest w ogóle takie... W ogóle Zagrajmy Wy w tych czasach jest takie już niezbyt, powiedziałbym, oglądane. Co to ogląda właściwie? Ja już tego nie oglądam po prostu, tak powiem. Czasem tylko zobaczę, o koleś nagrywa grę, zobaczę na grę sobie. Ale to jest bardziej, bo interesuje mnie granie gościu. Teraz. A takie życie. Co? Aha! Myślałem, że on padł. Ale nie. Po prostu tak się ustawił. Ale szczerze mówiąc, ja nagrywam, bo lubię, a nie dla wyświetleń. Przecież by się przydały wyświetlenia. Ale mi nie trzeba, tak szczerze. Jakoś tak bardzo. Ale mogą być, jak chcecie. Subskrybujcie, łapkujcie, nie. Jak ja nie lubię gościu co chwilę. Ej, subskrybuj się mój kanał i łapkuj się, bo nie będzie więcej filmów. To jest content. W ogóle zapraszam na mój inny kanał. Jaki? Nie powiem. Dlatego zapraszam i... O! Wait, to nie jest, to jest krew. Co debil. Ale to nie wygląda jak krew, to jest za mało czerwone po prostu. I dobra, gdzie ja mogę iść? Trochę ziółek. Dobra, to będę pobijał, bo jak ja tego po prostu miejsca nienawidzę, szczerze mówiąc. I kto tu tworzy momentami? O, kolejne do zebrania. A nie, ona jest martwa po prostu. Mogę wybrać mniej głupią grę?
dobrą, bardziej dobrą grę. Nieważne. Dziękuję, znalazłeś go. Idziesz ze mną, troublemakerze, znaczy... Jakoś tam, nie chcę się tego tłumaczyć nawet, gościu. Typie, co ja będę tłumaczył ci, niby dialogi? W sumie ja w Dragon Ballu, Legacy of Goku 2 i Blue Fury pomijałem dialogi wszystkie. Bo po co je czytać? Chcesz, to zatrzymaj sobie. O, jabłuszko. A, bo to jest to jabłuszko. Tary. Powiem, że zaraz będę kończył ten film. Bo już jest 17 minut, znaczy odpowiedziałem jakieś 2 minuty później ten stoper, więc różnie bywa. W ogóle powiem, że chciałbym sobie zacząć nagrywać serię z gier, których albo nikt nie nagrał, albo mało osób nagrało. I... w sumie mam parę chyba serii z gier, których nikt nie nagrał, jak kojarzę. Było coś takiego? W sumie ta gra się liczy jeszcze. Jedna osoba, jeden film. Poza mną właściwie. Coś tam jeszcze było. Coś tam jeszcze znajdę. Mam tutaj właściwie w mojej kolekcji mam parę nieznanych nikomu gier prawie. Może nawet tutaj mam coś. Necrovision, nie. Znaczy, powiem tak, że... Z nagrywaniem na YouTube jest jeden problem. Bo jest tak, że no... Jakby to powiedzieć... Nagrywanie gry na ślepo jest trochę głupie, bo... No, nie powiesz nikomu nic nowego o tej grze. A nagrywanie gry, którą się zna, jako dla mnie, jest też głupie. Bo marnuje czas nagrania w kolejną grę, jak nie skończyłem innej. Czy coś takiego. No i w sumie tyle. Ale bym sobie live streama zrobił teraz. Czemu by nie? Powiedziawszy to, żegnam was. Nie hałasuj, typie, debilu.